18 sierpnia 2022, Hamburg, miasto Marii i Gwiazdy Morza. Mamy tutaj herb, mamy patrona Niemiec, patrona Brukseli, świętego Michała Archanioła. Dzisiaj mamy 18 sierpnia 2022, czyli rocznicę zawierzenia całego Kijowa Rusi Kijowskiej, Matce Boskiej. Było to 18 sierpnia w 1037 roku. Urodzin naszej polskiej królowej z Nevers 410 lat temu, 411 lat temu, Ludwiki Marii. Jesteśmy przy ratuszu hamburskim, który stoi na klasztorach, którzy ufundowali bracia Adolf IV, Schauenburg, pradziadek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, i biskup Bruno, którego śladami szłam w pielgrzymce naszego księdza Michała Woźnickiego, zapoczątkowanej 17 lipca 2022 roku z Poznania, Wronieckiej, w Tulcach, z Tulc, gdzie kustoszem był ksiądz Józef Woźniak, urodzony 7 lutego w 1913 roku w Hamburgu, który znał ten ratusz. Ratusz został postawiony na tych klasztorach, na dwóch klasztorach, dopiero w 1897 roku, czyli po pożarze Hamburga w 1842 roku, który się zaczął nawróceniem się zaprzeczoną Matki Boskiej cudownego medalika Alfonsa Radispone w Rzymie 20 stycznia w 1842 roku. Był to dzień chrztu świętego biskupa Pelczara. Mamy tu kościół świętego Piotra. Z tyłu widać wieżę kościoła świętego Jakuba, od którego zaczęła się cała historia zawierzenia naszego Matce Boskiej, która objawiła się apostołowi Jakubowi 20 stycznia w 40 roku w Saragosie. Bogu dziękuję za Jakuba, który jest ministrantem u księdza Woźnickiego. Wchodzimy do ratusza. Ratusza, na którego cokole jest Karol Wielki i cesarz Barbarossa. Jest 20 cesarzy umieszczonych w nawach, ale nie ma najważniejszego dla nas, 50 cesarza Karola VII. Był to wnuk króla Jana III Sobieskiego, który był z bratem w Hamburgu. Urodził się 6 sierpnia w 1697 roku w Brukseli. Mamy tutaj herb Hamburga z gwiazdami Matki Boskiej. Wchodzimy do ratusza, który zaczął być budowany w 1886 roku i oddany w 1897 roku. Wczoraj była rocznica, kiedy tutaj w tym ratuszu 17 sierpnia, upamiętniając urodziny króla Jana III Sobieskiego, urodziny jego wnuka Klemensa Augusta w Brukseli, również rocznicę, kiedy jego córka Teresa Konrada Sobieska została regentką Bawarii, właśnie tutaj było największe zgromadzenie na przyjęcie słynnego Adolfa, chodzącego śladami trzech Adolfów, Adolfa II, który założył Lübeck, z jego syna Adolfa III, który założył Nowy Hamburg, prapradziadka polskiej królowej, i Adolfa IV, który właśnie tutaj na tym terenie razem z bratem biskupem Brunonem ufundowali klasztory, na których stoi ratusz, w którym obecnie rezyduje
burmistrz Szczęczał, urodzony 20 stycznia 1966 roku w Bremen. Jest to rocznica. W tym dniu urodził się w Ostrowie Wielkopolskim nasz ksiądz Michał Woźnicki i w tym dniu w Izraelu urodził się wypromowany przez władców świata syn Żydów z Ostrowa Wielkopolskiego. 9 sierpnia 1983 roku, w rocznicę likwidacji 527 katolickich Żydów razem z Edytą Stein, został zamordowany Jacek Stefański. Był to muzyk, powstał zespół Bez Jacka. Ten urodzony w Izraelu został wypromowany przez Radio Maria. No i obecnie mamy w Kaliszu księdza Jacka Stefańskiego, który 23 maja tego roku skarżył się księdzu Michałowi Woźnickiemu, że jest upubliczniona jego historia. Ale Bóg wszystko widzi. 23 maja był to niezwykły dzień. Rocznica powstania Kaplicy Serca Jezusa w Oświęcimiu w 1916 roku. Kapłanem został Jan Świerc, salezjanin. Jako proboszcz Karola Wojtyły 23 czerwca, maja 1941 roku aresztowany z 12 salezjanami i wywieziony na Montelupi, a stamtąd zostali 12 salezjanów skutych z 12 Żydami. Zostało 26 czerwca w 1941 roku wywiezionych do Oświęcimia, do KZ Auschwitz, gdzie zostali w potworny sposób zamęczeni. Czterech z nich 27 czerwca w 1941 roku. Wśród nich był Jan Świerc, nam bardzo bliski, proboszcz Karola Wojtyły. No a potem 23 czerwca w 1945 roku zlikwidowano w Lineburgu Henryka Himmlera, który urodził się 7 października 1900 roku w Monachium. Dniu beatyfikacji Krzeszensi Hess organizował tysiąclecie Henryka Ptasznika, uroczystości tysiąclecia urodzin Henryka Ptasznika w zamku na Quedlinburgu. No i został zlikwidowany 23 maja 1945 roku w Lineburgu. A przy Lineburgu jest miasteczko Bardowik, gdzie wysiedlono 19 maja wszystkich mieszkańców i osiedlono 18 maja wysiedlono wszystkich mieszkańców, a 19 maja osiedlono 5000 Polaków mieszkało. Także wszystko zgodnie z planem. Dlatego też 23 maja w 1949 roku powstało nowe państwo niemieckie pod okupacją amerykańską. Miasto Bonn. Niemcy. Także to, co wszystko się odgrywa, ma swój początek 18 sierpnia 1037 roku w Kijowie. No, wojna zaczęła się 24 lutego w tym roku. Tutaj, w tym miejscu, w tym ratuszu miała być 666 uczta świętego Macieja, na której był tutaj Tusk,
No i był Bronisław Komorowski. No i był oczywiście Putin. Ale nie odbyła się. Wiadomo dlaczego. Matko Boża, Królowo Świata, Królowo Polski stawia się za nami.